dobry, witam wszystkich serdecznie. Już jest 11, więc będziemy powoli zaczynać. Mam tylko pytanie, czy słyszycie mnie Państwo? Jeśli ktoś może odpowiedzieć na czacie tutaj. Okej, okay, słychać głośno i wyraźnie. Super. Więc co, witam wszystkich serdecznie. Przepraszam z góry za to, że w zeszłym tygodniu nie odbył się ten webinar. Odbywa się teraz. Dzisiaj zajmiemy się jakością elementów skończonych. Mam dla Państwa przygotowane prezentację krótką. I dwa takie ćwiczenia. Najpierw troszeczkę będziemy mówić teoretycznie o jakości elementów, bardzo krótko, a następnie zrobimy takie dwa ćwiczenia, które pokażą, w jaki sposób wykonuje się te rzeczy. Więc zaczynamy z prezentacją. Ja bym przedstawił się, nazywam się Piotr Mita, jestem pracownikiem firmy Desert. I od czasu do czasu prowadzę takie webinary, które mają właśnie na celu pokazać możliwości programowania Hypermesh. Dzisiaj właśnie, jak wspomniałem, zajmiemy się jakością siatki MEST jako kontrola i poprawa w programie Hypermesh. Na początek może omówimy sobie, jakie występują niezgodności siatki. Może nie to niezgodności, co w jaki sposób możemy mierzyć jakość samych elementów. Chodzi o to, że element idealny może mieć jakieś odstępstwo od tego ideału i jest, można to zmierzyć. Są różne typy tych niezgodności, tego odstępstwa od ideału. Pierwszym z nich, tak jak tutaj wyświetlony, jest warpage, czyli takie wypaczenie. Niepłaskość elementu dotyczy tylko elementów opartych o prostokąt, kiedy wszystkie cztery węzły nie leżą na płaszczyźnie. W ten czas on jest taki właśnie niepłaski i pewna niepłaskość jest dopuszczalna. I wartość 5 można powiedzieć, że jest taką wartością zupełnie dopuszczalną, czyli wszystko to, co jest od 0 do 5 jest wartością akceptowalną. Następnym typem niedoskonałości takich elementów jest aspect ratio, czyli proporcje. Stosunek długości boków najdłuższego do najkrótszego, bądź też czasami może to być wysokość trójkąta, również wartość 5 jest wartością dopuszczalną. Przy czym no, widzimy, że na przykład taki element, który jest taki bardzo wyciągnięty, czasami może być dopuszczalny w zależności od naszego modelu. Natomiast bardzo szkodliwe są takie bardzo ostre trójkąty. Solver jako taki zazwyczaj przed rozpoczęciem obliczeń dokonuje kalkulacji jakości elementów i w momencie, kiedy te wartości nie tylko aspect ratio, ale również i warpage'a będą za duże, on w pierwszej kolejności wyświetli warning, wyświetli komunikat, który będzie znaczył, że któreś elementy nie są idealne, a do pewnej wartości będzie to właśnie komunikat warninga, a w momencie, kiedy te wartości będą już przekroczone o duże wartości, w zależności od solvera, w tym momencie zobaczymy komunikat o błędzie, error, i najczęściej solver przestanie liczyć, wyrzuci właśnie taki error i zakończy działanie.
Następnym typem, typem miary jakości elementu może być taki skew angle. W ten sposób oblicza się tą wartość. Każdy, dotyczy to tylko elementów trójkątnych. Każdy trójkąt właśnie, kiedy poprowadzimy przez nie takie sieczne i tutaj mamy kąt jeden, tutaj mamy drugi, to jest ten sam trójkąt i trzy kąty dla niego. I wedle takiego równania oblicza się go. Wartości mniejsze od 75 bądź równe są dopuszczalne i akceptowalne. Długość elementu. Bardziej może być znacząca najkrótsza krawędź elementu. W przypadku, kiedy mamy do czynienia ze symulacjami typu explicit, wówczas ten najmniejszy właśnie element będzie definiował nam krok czasowy według warunku kuranta i jakby należy w modelach, które są do analiz crashu, do analiz typu explicit, należy unikać małych elementów, gdyż one właśnie będą nam zamierzały krok czasowy i od najmniejszego elementu będzie on właśnie zależał. Więc również można to podciągnąć jako jakość siatki, gdyż cały model może być zamieszowany bardzo poprawnie, relatywnie dużymi elementami, aczkolwiek jeden najmniejszy będzie właśnie nam ten krok czasowy psuł, więc również rozmiar elementu jako ten najmniejszy element może mieć znaczenie. Dobrą praktyką jest również, żeby całość modelu była zasieciowana relatywnie elementami o podobnej wielkości. Dobrze, następny jest Jakobian. Jakobian jako miara odchyłki od kształtu idealnego. Wartości Jakobianu wahają się od 0 do 1, gdzie 1 oznacza, że to jest element idealny, czyli będzie to kwadrat bądź też trójkąt równoboczny. Wartość 0,7 uznaje się za wartość akceptowalną. OK, to by było na tyle z tej prezentacji naszej. Teraz byśmy przeszli do Hypermesha i tutaj jest wgrany już od razu model, nad którym troszeczkę zobaczymy, co w nim jest. Więc pierwszym możliwą operacją jest sprawdzenie naszego modelu. Mamy w zakładce Tools, mamy coś takiego jak Check Elements, zakładkę Check Elements. A tutaj mamy te trzy podstawowe radiobutony do elementów typu 1D. W tym modelu akurat nie mamy żadnego elementu 1D, więc nie ma specjalnie co tutaj sprawdzić, ale można sprawdzić właśnie długość, czy on przypadkiem jeden z jego węzłów nie wisi w powietrzu, czy nie ma problemów z ich połączeniem, zależnościami dla elementów sztywnych. My skupimy się dzisiaj bardziej na siatce 2D. Może jeszcze po prostu klika się w każdy z nich. Tutaj nie ma elementów 1D, więc tutaj mamy komunikat, że żadnych problemów nie ma i żadnych tego typu elementów, gdyż nie ma żadnych tego typu elementów. Dobrze, przechodzimy do zakładki 2D i mamy tutaj całą masę różnych typów jakości elementów, więc ten omawiany na prezentacji jako pierwszy warpage, jeżeli klikniemy sobie w niego, zobaczymy, że mamy 0 elementów z 92, 0% jest elementów niespełniających kryteria, dlatego że warpage jest tą niepłaskością. Proszę zobaczyć, ten model jest idealny. Gdybym ja natomiast troszeczkę zepsuł tą siatkę, wybierając sobie na przykład taki węzeł, i w kierunku Z go przemieszczę go o 2 mm.
proszę zobaczyć, on już tak wystaje tutaj i sprawił nam, że nasze elementy nie są płaskie. Wrócimy tutaj i kliknąłem w niego. Więc są cztery elementy z 92, stanowiące około 4%, gdzie maksymalny warpage wynosi 9,4. Te elementy zaświeciły mi się na biało. Co to znaczy? To one po prostu zostały jakby zaselektowane. Ja w tej chwili mógłbym na przykład kliknąć sobie Save Failed i gdybym chciał sobie zobaczyć te elementy. Wchodzę sobie w zakładkę ukrywania elementów i wybieram opcję Retrieve, czyli jakby, no mówiąc terminologią Windowsową, przedtem robiąc to Save Failed zrobiłem Ctrl-C, a teraz robię Ctrl-V i jakby zamaskowałem je, a następnie odwracam to zaznaczenie. Te cztery elementy to były te, które nie spełniały nam warunku Warpage. Dobrze, pokażmy je znowuż wszystkie. Można pokazać te, które są jakby przyległe do nich, bądź też wszystkie sobie pokażemy. Wrócimy z powrotem do tego, do tej zakładki Check Elements. Jeszcze raz klikniemy to Warpage. W tym momencie miałem tutaj ustawioną wartość 5, więc właśnie takiemu zaznaczeniu uległy wszystkie te elementy, które miały wartość 5. Gdybym ja tutaj sobie wstawił 10, jak widzieliśmy wcześniej, najgorszy element miał wartość 9 z przecinkiem. W tej chwili ustawiłem 10 i kliknąłem. Proszę zobaczyć, o 9,4. One nie zaznaczyły się. Tutaj ustawiamy po prostu próg. Jeżeli bym zrobił 9, to również te wszystkie 4, które były, się zaznaczyły. Jest to po prostu wpisanie progu, od którego mają się te elementy zaznaczać. Następną tutaj opcją wyświetlania tych elementów niespełniających kryteria, gdzie to są właśnie nasze kryteria, jest Assign Plot. I proszę zobaczyć, jeśli kliknę, to Mesher, Hypermesh wyświetla nam je w postaci takiego mapy konturowej, zaznaczając nam różnymi kolorami. Może Warpage tutaj nie jest dobrym przypadkiem, ale gdybym kliknął na przykład Aspect Ratio, proszę zobaczyć, one mają różne kolory. 5 jest tutaj tą wartością graniczną. Jak ja kliknąłem najgorszy, ma 2,23, no co odpowiada tutaj właśnie tym kolorom mniej więcej. Ten aspekt ratio, który tutaj jest niedoskonały, nie jest 1:1, tylko troszeczkę inny. Gdybym ja na przykład tutaj zrobił 2, jeszcze raz kliknął, to właśnie najgorszy element, najgorszy, znaczy ten, te, które przekroczyły tą wartość, zaznaczono się na czerwono, a wszystkie inne odpowiednio zgodnie ze skalą. Dobrze, to co też było omawiane, czyli SKU, tak naprawdę oraz Jakobian, proszę zobaczyć, one tutaj właśnie 0,7 przekraczają mocno tą wartość 0,7. Następnymi ważnymi ze względu na analizę są te cztery miary kąta. Dla trójkątów maksymalny i minimalny kąt. Jak widzimy, wszystkie są OK. Te ustawienia domyślne, które tu mamy 20 stopni, 120 stopni są poprawne, są OK. Można tego używać. Oraz dla elementów prostokątnych 45 i 135, jak widzimy, niektóre z tych elementów, w szczególności te, które są bardzo, bardzo nieforemne, od razu zaświecają się nam na czerwono. Dodatkowo możemy jeszcze wyświetlić sobie histogram, na przykład właśnie niech to będzie tej wartości, który przedstawia nam procentowe ilości i odpowiednio wartości tej miary kąta na w postaci takiego histogramu. Czy duża ilość elementów jest
niedoskonała, albo gdzie one średnio się mieszczą. Więc to narzędzie służy do właśnie takiego obejrzenia, co się z naszymi elementami dzieje, w jakim stanie one są. Następnie, no, jeśli już wiemy, które elementy są w jakim stanie, może chcielibyśmy je poprawić. HyperMesh ma bardzo, bardzo fajne narzędzia do poprawy elementów 2D. A znajdują się te narzędzia w zakładce 2D Quality Index. I proszę zobaczyć, tu mamy wyświetlone kolorami. W zależności od tego, gdzie my sobie ten suwak przesuniemy, mamy zaznaczone kolorami, które z naszych elementów odbiegają od ideału. I jakby pod względem wszystkich możliwych parametrów oceny. Powiedzmy sobie, że może minimum size i maximum size nas nie będą interesować. Akurat te nie stwarzały tutaj największej różnicy. Możemy odczytać sobie, ile aspect ratio na przykład, jaka jest wartość progu, bądź warp edge 9,4 jest najgorszym, to pamiętamy, właśnie gdyż ten element żeśmy sobie celowo zepsuli, aczkolwiek on jest poniżej wartości 15. Następnie możemy te elementy zacząć poprawiać. Więc w momencie, kiedy mamy taką niepłaskość, najprościej, najlepiej, moim zdaniem, jest sprojektować go na tą płaszczyznę bez używania jakichś specjalnych narzędzi. Mamy do tego specjalne narzędzie Project. On się tutaj znajduje, ten węzeł. Sobie zrzutujemy po kierunku Z. Tak jest, po kierunku Z na płaszczyznę Z przechodzącą przez ten wskazany tutaj punkt. Ja zrobię project, proszę zobaczyć, on się tutaj do tej płaszczyzny, no, został tam umieszczony na tej płaszczyźnie. Teraz w momencie, kiedy byśmy przeszli w zakładce Tools do Check Elements, zobaczcie, Warpage, ojej, nie histogram, tylko standard, kliknę Warpage i nic się nie pojawiło, żaden element nie został zaznaczony, jeśli nawet bym to zrobił na Assign Points, wszystko jest idealnie płaskie, żaden z elementów nie posiada Warpage'a. Jedna uwaga celna, że elementy trójkątne nigdy nie mają problemu z Warpage'em, one zawsze będą płaskie. Dobrze, wracamy do tych narzędzi naszych Quality Index. Tutaj możemy zobaczyć po prostu, jakie są z nimi problemy. I przejdziemy do narzędzia do czyszczenia tych czyszczenia, czy usuwania, poprawiania elementów, Cleanup Tools. Mamy tutaj całą gamę różnych narzędzi, którymi właśnie możemy coś z tymi elementami robić. Pierwszy z nich to jest PlaceNote. Ja mogę po prostu wziąć takiego węzła i sobie nim ruszać dosłownie. W zależności od tego, czy te rzeczy są zaznaczone, czy nie, to będzie znaczyło, czy w jaki sposób on się ma zachować na krawędzi, że on będzie mógł być przesuwany tylko po krawędzi. Tak. W tej chwili, kiedy jest to włączone, mogę nawet zrobić taki numer, żeby go przenieść aż tak zmienić jego pozycję. Ok, postaram się nim wrócić. To jest czasami mesher w jakiś sposób poprawia nam tą siatkę, my wiemy lepiej, więc możemy sobie wziąć tak za węzeł i przesunąć coś, więc te wszystkie, które są tutaj wyświetlone, taki kolor ciemny, to one nie sprawiają żadnych problemów, te wszystkie, które takie już mają kolorem jasnym, niebieskim,
to znaczy, że one nie są idealne, ale jeszcze akceptowalne. Żółty to już jest taki warning, a czerwony to już jest taki error bardziej. Więc dobrze, skupiając się bardziej na pozostałych narzędziach, mamy narzędzie do modyfikacji otworów i washerów. To jest bardzo fajne narzędzie, po prostu się klika za węzeł i można na przykład, tu akurat on zrobił przemeszowanie, żeby nie przemeszowywał, mogę zmniejszyć bądź zwiększyć otwór, tak, chwytając za węzeł po prostu i go przemieszczając. Ok, kiedybym zmienił ten przycisk na Angular, ja będę mógł tutaj po prostu przekręcić ten otwór węzły, tak jak one są. Swoop Edge jest takim narzędziem, które służy do zamienienia krawędzi. Ono działa w dosyć nieoczekiwany sposób. Ja osobiście rzadko go używam. Kiedy raz kliknąłem, Meszar powiedział, że robienie czegokolwiek przy tej krawędzi nie poprawi jakości siatki. Jeśli chcę naprawdę tego, to muszę dwa razy kliknąć. Tak zrobiłem, proszę zobaczyć. Tak się zmieniła nasza siatka. Mamy coś takiego jak Node Optimize, która służy, tutaj więcej wykorzystujemy komputer, nie sami własnoręcznie, ale komputerowi mówimy, żeby poprawił nam siatkę, przemieszczając konkretnego wskazanego noda, którego my wskazujemy. Klikając w poszczególne węzły, właśnie on będzie nam go przesuwał tak, żeby sąsiadującym elementom wokół tego węzła poprawiła się jakość. Proszę bardzo, nawet się udaje tutaj z czerwonego zmienić na ten jasny. Element Optimize, również bardzo, bardzo przydatne narzędzie, używane przeze mnie bardzo często, kiedy to klikamy już w element i właśnie zmiana tego elementu powoduje przemieszczenie się węzłów, które są które są tworzącymi ten element, tak aby tą siatkę poprawić. Więc proszę zobaczyć, z elementów nawet bardzo złej jakości, poprzez kilka kliknięć można było je poprawić. Następnie mamy Smooth. Zaznaczamy jakąś tam całą grupę elementów i klikamy Smooth. Jest to wygładzenie tych elementów. Może w tym momencie tego nie widać za dobrze. Może te cztery bym zabrał, może jeszcze te dwa i kliknąc Smooth. Proszę zobaczyć, one tak się wygładziły, te elementy. Ok, Split Collapse jest to po prostu rozdzielenie jakiejś krawędzi pomiędzy nodami. Mamy jeszcze drag tria elements. Możemy po prostu przerzucić ten element trójkątny w inne miejsce. Przedzielenie elementu kładowego i też działanie odwrotne, żeby go scalić. W ten sposób tego narzędzia bardzo często ja osobiście używam do poprawy jakości siatki, ale też można już na etapie meszowania, na etapie robienia samej siatki, również jakoś zadbać o tą jakość. Jeśli ja bym na przykład zaznaczył sobie, oj, nie chciałem surface'u, chciałem elementy, zaznaczę sobie grupę elementów do przemeszowania. Pierwszą taką czynnością jest ustawianie ilości węzłów po krawędziach, taka standardowa czynność i obserwowanie tego, w jaki sposób zachowuje się nasza siatka. I również tutaj na tym etapie możemy bardzo dużo zrobić.
Jest taka opcja, która się nazywa QI Optimize. QI to jest właśnie Quality Index i możemy meszować strategię, która właśnie jest nastawiona pod kątem jakości elementów. Size and bias jest raczej dotyczy kształtu elementów, bądź też ich ilości po krawędziach. W QI mesher bierze sobie pod uwagę jakość tych utworzonych elementów. No i proszę zobaczyć w momencie, kiedy mamy w jakimś miejscu, tu akurat może się zbyt wiele nie zmieniło, ale weźmy sobie, żeby tworzyć tylko elementy kład, już się otworzyło większość z elementami kładowymi, a ich parametry tutaj teoretycznie będą lepsze pod względem tego quality index, tego jakości elementów. Różnie to działa. Samo QI Optimize jest narzędziem, które działa o wiele wolniej niż narzędzie Size and Bias, więc jakby używanie tego nie powinno być tak, że zaznaczymy sobie cały model, tak aby został on przemeszowany. Raczej bym tutaj skłaniał się, żeby używać tylko na wybranej grupie elementów, małej grupie elementów, tej, która ma złą tą jakość i należałoby ją poprawić. Mamy też opcję Smooth dostępną w tym miejscu. Kiedy to byśmy sobie zaznaczyli pewną grupę elementów. Nie wiem, czy ona akurat, można tutaj ilość iteracji wskazać. Zobaczmy, co się dzieje z tym. On troszeczkę się ruszyły, zostały, można powiedzieć, wygładzone. W chwili, kiedy bardzo zależałoby mi na przykład, żeby ta linia węzłów była kontynuowana, ja ustawię sobie takim narzędziem projektowania na linię ją taką prostą i tą od góry byśmy zrobili tak samo. Te elementy wewnątrz nie są, mogłyby być gładsze, więc ja na przykład właśnie mogę wybrać teraz opcję Smooth i je tutaj wygładzić. Tak można używać tej opcji Smooth. Tutaj na przykład chcielibyśmy, żeby ten washer był, żeby ten element nie był elementem prostokątnym, żeby tutaj też przechodziła krawędź elementów. Myśmy chcieli, żeby to był trójkąt. Można również robić taką operację, żeby wejść w edycję elementu i za pomocą opcji Split sobie taki element zaznaczyć i linię wskazać, która miałaby go nam podzielić. Następnie chcielibyśmy, aby one zostały zrobione jednym prostokątem. Można przez Combine. I stał się on już elementem prostokątnym. Znowuż chcielibyśmy wygładzić to, co tutaj się nam porobiło. Może będzie troszeczkę lepiej. O, proszę bardzo, troszeczkę jest lepiej. Są one takie bardziej foremne, te elementy. Dobrze, następny przykład, który dla Państwa mam dzisiaj, to jest taka siatka. Ja może w modelu wyłączę wyświetlenie geometrii. Proszę zobaczyć, to jest taka siatka, która posiada taki jeden element, dwa elementy właściwie, które nie wiadomo, co tutaj by z niej zrobić. Bardzo ostry trójkąt, który może nawet wygenerować nam jakiś error, warning to na pewno. Pierwsze co, to możemy sobie zobaczyć, jak to aspect ratio wygląda. Proszę bardzo, te dwa elementy mają bardzo złą jakość i należałoby coś z nimi zrobić. Jedna szkoła by powiedziała, że można byłoby go w ogóle usunąć, ten element, zostawiając tutaj pustkę. Działanie bardzo konserwatywne,
na pewno nieciągłość materiału spowoduje niemożliwość przenoszenia sił przez węzły i ostatecznie poskutkuje to, że nasz model będzie miał bardziej krytyczne wyniki. Dla Explicit bardzo niedobry byłby taki element, on by powodował zaniżenie kroku czasowego, więc co my możemy z nim zrobić? Jeszcze raz sobie zerknijmy, jakie tutaj mamy problemy. Warpage nie ma żadnego problemu, aspect ratio właśnie mamy, skew pewnie będzie i kąty w tych trójkątach, w tym trójkącie też mogło być może lepiej. OK. Elementy prostokątne raczej wydają się być wszystkie dobre. Więc jedną z opcji jest rozsunięcie tych węzłów. My pogorszymy jakość elementów sąsiadujących kosztem, że polepszymy troszeczkę ten trójkąt. Więc ja teraz uruchomię sobie taką opcję bardzo dobrze wszystkim znaną, służącą do mierzenia distance pomiędzy dwoma węzłami i sobie na przykład zobaczę, jaka jest odległość między tymi dwoma węzłami. Jest to 0,7 prawie, załóżmy, że to są milimetry. Ja wymuszę, żeby to było 1,5, można tutaj dosłownie wpisać tak na siłę wartość i został ten węzeł drugi wskazywany, został przemieszczony. A teraz ja odwrócę te zaznaczanie tych węzłów i z 1,5 zrobię, dajmy na to 3 mm. I proszę zobaczyć, no przemieszczenie tak, może te 3 to jest za dużo, może 2. Tak i również w tą stronę 1,5. Zobaczmy, co się dzieje z tymi elementami, w jaki sposób one się. Co się stało? On już, proszę zobaczyć, się z czerwonego świeci jako zielony, ale warpage tych elementów jest bardzo i jest na pewno mocniejszy. Więc warpage jest tym, co nam świadczy o niepłaskości tych elementów. Więc na przykład można zrobić tak, aby wyrównać ten węzeł do tych dwóch leżących obok. Na przykład zrobić taką opcję. Następnie zrobić to samo z tym węzłem, który jest tutaj. Tak, zobaczmy, czym to poskutkowało, czy to poprawiło to warpage'a. Tak, już te się świecą na żółto. Następnie może przejdźmy do tych narzędzi do bezpośredniego działania na węzłach, na elementach. I coś spróbujmy tutaj podziałać. Może tak zrobimy. Ten element, proszę, wystarczy go kliknąć raz i on się polepszył. A tego byśmy chcieli, żeby on przestał świecić nam się na czerwono. OK, żeby stał się chociażby niebieski. OK. To nie było dobre posunięcie. No, nie zawsze to działa tak, jakbyśmy chcieli. Nie. Jeszcze raz to spróbujmy zrobić, wrócić. OK. Nie tak. Nie tak chciałem, aby to było. Jeszcze raz przesunę ten węzeł. Załóżmy 6. O, nie za dużo. To jest taki specyficzny przypadek, przy którym trzeba się troszeczkę więcej może postarać.
Quality Index, dalej on jest taki mocno czerwony. Jeszcze raz spróbuję przesunąć ten węzeł na wartość może 2. Przesunął się. Tak, jest przesunięty. Quality Index, ok, już jest na żółto. Więc załóżmy, że może jest ok. W każdym razie ten jest niepłaski. Dlaczego on tutaj się nie świeci? Aspect Ratio Warpage, znaczy się jest 12,5. Tutaj wartość jakby graniczna jest na 15 ustawiona. Ja, żeby zlikwidować tą jego niepłaskość, w momencie, kiedy byśmy oglądali to sobie w CheckElements, proszę zobaczyć, one są takie mocno czerwone. Wszystkie te, które mają wartości powyżej 5. Ja mogę sobie je zapamiętać, powiedzmy sobie, i następnie podzielić je na trójkąty. Zaraz zobaczymy, czy możemy to zrobić za pomocą Edit Element, Split. Można byłoby na takiej zasadzie, żeby wskazać ten element i wskazać linię, która będzie linią dzielącą. Proszę zobaczyć, te dwa trójkąty tak zrobiły, że on był, aż tak bardzo nierówny. Bądź też elementy, które jeszcze raz sobie zrobimy sobie check elements i warpage, zapiszemy je sobie, a następnie wyświetlimy tylko je. OK, mask, retrieve i poprzez quality index również możemy je po prostu podzielić na trójkąty. O, jest to jedna z metod, w jaki sposób uniknąć w takim połączeniu elementów, które po prostu chodzi o to, że kosztem innych elementów możemy poprawić jakość jednego elementu, żeby gdzieś tam summa summarum wyszło lepiej, wyszło dobrze. Dobrze, ja to jest wszystko, co dla Państwa przygotowałem na tą chwilę. Dziękuję bardzo za uczestnictwo. Nagranie będzie dostępne na YouTubie, na kanale YouTube, na naszym desertowym właśnie kanale YouTube i będzie można było je tam później obejrzeć. Jeszcze raz, bo chciałem przekazać komuś. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to możecie Państwo tutaj może pisać na tym tutaj czacie dostępnym w naszym webinarze.